Poszukiwaniu słowa. Ksiądz Daniel Wiśniewski. We wtorek 24 września z Biblią na co dzień odnajdujemy dwa fragmenty Pisma. Pierwszy z nich zapisany jest w księdze proroka Izajasza w rozdziale 61 w wersecie 11. Jak ziemia wydaje swoją roślinność i jak w ogrodzie kiełkuje to, co w nim zasiano, tak wszechmocny Pan rozkrzewi sprawiedliwość i chwałę wobec wszystkich narodów. Drugi fragment pochodzi z Ewangelii Łukasza, z rozdziału 13, z wersetów 18 i 19. Do czego jest podobne Królestwo Boże i do czego je przyrównam? Podobne jest do ziarnka gorczycznego, które wziął pewien człowiek i wrzucił do swego ogrodu. I wyrosło, i stało się drzewem, i ptaki niebieskie zagnieździły się w jego gałęziach. Dzisiejsze fragmenty Pisma zwracają naszą uwagę na to, jak niepozorną rzeczą potrafi być nieraz wiara. Jeśli się nad tym zastanowimy, to podczas naszego codziennego funkcjonowania, jeżeli sami o to nie zabiegamy, to nie mamy zbyt wielu okazji, żeby rozmawiać o swojej wierze. Zajmujemy się przecież pracą, domem, zobowiązaniami, opieką nad bliskimi, sprzątaniem, gotowaniem. I okej, na pewno są wyjątki. I dobrze, że są. Ale dla zdecydowanej większości z nas właśnie takie rzeczy, a nie zagadnienia teologiczne, tworzą treść większości konwersacji. Jeśli więc temat wiary nie pojawia się tak często w codziennych konwersacjach, to można odnieść wrażenie, że wiara nie jest aż tak istotna dla naszego funkcjonowania. Jednak Pismo polemizuje z takim podejściem i stanowczo mu się sprzeciwia. W drugim z fragmentów usłyszeliśmy: do czego jest podobne Królestwo Boże i do czego je przyrównam? Podobne jest do ziarnka gorczycznego, które wziął pewien człowiek i wrzucił do swego ogrodu. I wyrosło, i stało się drzewem, i ptaki niebieskie zagnieździły się w jego gałęziach. Zawsze, kiedy słyszę Jezusowe porównania, to zachwycam się nad tym, jak wielką głębię potrafił w nich zamieścić. Ale dywaguję. Pomyślmy o tym, co usłyszeliśmy. Gdy weźmiemy do ręki takie ziarnko gorczycy, to nie jest ono wielkie. Ot taka drobna rzecz, którą w trakcie jedzenia niektórych typów musztardy potrafimy tak jakoś zgubić między zębami. Raczej nie utożsamialibyśmy takiego ziarenka z jakąś wielką wartością czy potęgą. Ale okazuje się, że gdy tylko to małe ziarenko umieścimy w glebie, zapewnimy mu wodę i słońce, to może z niego wyrosnąć sporej wielkości drzewo. Duża roślina, w której gałęziach skronienie odnajdzie wiele żywych stworzeń. Taka wizja niekoniecznie przychodzi nam do głowy, gdy trzymamy małe ziarenko. Ale to jest właśnie potencjał tego ziarenka. Potencjał na to, by Boże Królestwo pojawiło się wśród nas. Bardzo podobnie jest z daną nam przez Boga wiarą. Może się nam wydawać, że jest to jakiś dodatek do opisu naszej osoby. Ewentualnie coś lekko wyróżniającego nas spośród tłumu, jak choćby pieprzyk na policzku. Ale wiara ma w sobie wielki potencjał. I jeżeli pozwolimy jej w sobie wzrastać, wyrośnie z niej piękne i potężne drzewo Bożej mądrości, które sprawi, że będziemy podejmować dobre decyzje, będziemy posiadali pewność siebie bez względu na okoliczności losu, a inni ludzie, podobnie jak ptaki na drzewie gorczycznym, odnajdą w naszej bliskości bezpieczne miejsce, bo będziemy emanować Bożą chwałą i Jego miłością. I w ten sposób powiększać się będzie Boże Królestwo. Zwróćmy uwagę jeszcze na pierwszy z dzisiejszych fragmentów, gdzie usłyszeliśmy:
Jak ziemia wydaje swoją roślinność i jak w ogrodzie kiełkuje to, co w nim zasiano, tak wszechmocny Pan rozkrzewi sprawiedliwość i chwałę wśród wszystkich narodów. Słowa te są zasadniczo zapowiedzią tego, co miał uczynić dla ludzi Jezus Chrystus, a co z naszej dzisiejszej perspektywy już uczynił. Mamy tu piękną obietnicę, że On przyjdzie, objawi Boże drogi już nie tylko jednemu ludowi, ale wszystkim ludom na świecie i każdemu jednemu człowiekowi da możliwość opowiedzenia się za Nim lub odrzucenia Go. Jest to zapowiedź końca niewiedzy dla ludzi nienależących do Izraela i zapowiedź Bożego triumfu, gdyż Boża chwała ma być widoczna dla wszystkich. A wspólnie z tą widocznością i wiedzą niewierzący otrzymają nadzieję na życie wieczne w domu Boga Ojca, jeżeli tylko przyjmą Jego zaproszenie. My o tych rzeczach wiemy już dzisiaj. Już dzisiaj posiadamy w sobie wiarę, która wzrasta, która pozwala nam odpowiedzieć na to Boże zaproszenie wstąpienia do Jego Królestwa. Zobaczmy więc, jak bardzo wyjątkowym jest to nadarem, jak wiele zmienia, jak wielki jest jej potencjał. I nie przykrywajmy jej kocem naszego wstydu czy innych priorytetów. Tylko pozwólmy jej świecić jasnym światłem. A to dzisiejsze rozważanie zakończmy słowami amerykańskiego boksera Deontaya Wildera. Daj Bogu chwałę, a On da Ci zwycięstwo. Amen.